Witajcie serdecznie na kanale Dominika Eulosia TV. Dzisiaj zaprezentuję Wam miejsce, w którym spędziliśmy wakacje w Beskidzie Niskim, Wysowa Zdrój, Buczynowe Chaty. Jest to domek z dwoma osobnymi wejściami, w sumie razem pomieści 12 osób, tak jakby dla dwóch osobnych wczasowiczów. Dobra, przejdźmy do środka. Wiem, że słońce świeci, ale coś tam będzie widać. Mnie w szybie. Za to, że się obraz częściej, to przepraszam, nie dorobiliśmy się jeszcze tego urządzenia. A więc tutaj jest wejście, ładne wzoreczki na ścianach. Mamy tutaj przedpokój, przedsionek, gdzie trzymamy sobie wierzchnie ubrania, wieszaczki, buciki. Przechodzimy do centralnego punktu tego pomieszczenia, czyli tak jakby dużego pokoju. Jest tutaj sofa, stół, na którym jemy śniadania, krzesło, o, bardzo mi się to krzesło podoba. Okna z ładnymi fireneczkami, koniki na ścianach, cały domek jest wykonany z drzewa. Tutaj mamy, zaraz Wam pokażę, tylko odejdę trochę. Aneks kuchenny, aneks wyposażony jest w wszystko, można zrobić ciepłe posiłki, noże, talerze, garki, lodówka funkcjonalna działa. Tak tutaj, o, popatrzcie, jak wygląda strop. Dalej znajduje się tutaj piecyk, którego nie używaliśmy, ponieważ jest lato. W zimie na pewno jest tu przyjemnie, jak się go rozpali. Jest szafa, w której można pochować ubrania. Na górze stare żelazka, waga. I przechodzimy tutaj do łazienki. Bardzo fajne klamki. Tu są, o, takie skoble, widzicie? Knefelki. Zaświecimy sobie światło, wentylatorek. I w środku wygląda tak, że jest umywalka, lustro. Tutaj można wziąć prysznic, można trzeba. No i kibeleczka Wam nie będę pokazywał w sumie, bo to każdy wie, jak wygląda kibelek. Zamykamy i przejdźmy sobie na taras. Taras wygląda tak, suszarka, można sobie suszyć ubrania. Tutaj przyjemnie spędzać poranki. Sam tutaj piliśmy tutaj kawę i oglądaliśmy wschód słońca oraz przemieszczające się mgły o poranku. No dzisiaj jest piękny, a widoczność. Tutaj mamy taki domek, gdzie możemy sobie zrobić grilla, ognisko tam w dali, tutaj bardzo fajnie zrobiony ogród. W środku można sobie siedzieć, zapalić światło tam i spożywać swoje posiłki, produkty. Wszystko tutaj jest zrobione w takim starym stylu, oczywiście domy są nowe. Dalej przejdziemy na górę. Tak jak mówiłem, ta część domku, bo są dwie takie same, identyczne, bliźniacze, ta część może pomieścić aż 6 osób. Na dole mogą spać dwie osoby, tu u góry 4 łóżka są. Przy każdym łóżku jest lampka, stolik. Zobaczcie. Jak ktoś chce mieć odrobinę intymności, no to tą kotarę rozsuwa. Tutaj jest taka bieliźniarka, można tam ubrania sobie powiesić. No i dalej domek, ten sam z góry, widoczny. No i chyba tyle. Tyle o tym domku. Tutaj Olek śpi, mapę ma swoją. Mapę Battle Royale Fortnite. Tam jakieś rzeczy. No i chyba tyle. Jeżeli ktoś będzie coś chciał się dowiedzieć, to wchodzi, to może się nas pytać. My jesteśmy zadowoleni. Spędziliśmy kilka nocy. Zwiedziliśmy tu okolice, Lackową, Rotundę i inne tam ciekawsze miejsca. Cena jest, jak myślę, na taki domek przystępna. Powietrze na zewnątrz zdrowe. Jest to uzdrowisko, Wysowa Zdrój. No i tyle chyba. A więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Trzymcie się i do następnego. Pa, pa.